czas na jakieś kolejne pytania od naszych internautów i twoich fanów, Aniu. Pytają, czy jesteś osobą ułożoną, czy lubisz ryzyko być może? Chyba trochę tego i trochę tego. Nie jestem, na pewno nie jestem jednowymiarowa, mam bardzo różne oblicza. Bywa, że jestem ułożona, kiedy trzeba. Czyli teraz jest ten czas na bycie na przykład, ułożoną? Albo jak na przykład idę z wizytą do rodziny, to wtedy jestem bardzo ułożona i tryskam. A do teściów? Do teściów, no to tym bardziej, to tym bardziej jestem bardzo ułożona i wtedy nawet jak moja mama idzie ze mną, to jest jeszcze bardziej ułożona i na pewno jest więcej tego zdrowego rozsądku. A na co dzień generalnie jestem taką osobą, która raczej nie hamuje się w żadnej sferze życia i nie mam jakby takich odjazdów w postaci, że teraz szaleję, a teraz jestem normalna. Ja właściwie mam wrażenie, że ja cały czas szaleję i cały czas mam taki stan, że robię co chcę. Właściwie wstaję o tej godzinie, o której chcę. Nie mam wewnętrznego takiego poczucia obowiązku. Właściwie robię to, na co mam ochotę, łącznie jakby z moim zawodem, więc... Więc chyba właściwie to całe moje życie jest ryzyko. Właśnie na takie życie prywatne, bo wspomniałeś, że na przykład nie wyobrażasz sobie planować dzieci.